Cześć, dobry. Nadszedł to, to ten dzień, dzień, w którym zakończymy sobie omawiać całą książkę Michela de Marqueta Misja. Wiem, że niektórzy z Was mocno na to czekali, więc bez zbędnego przedłużania dzisiaj omówię rozdział 12 i 13. Plus na koniec powiem Wam moje przemyślenia na temat tej książki. Zatem zaczynajmy, intro. Rozdział 11 kończy się na opowieści Tao o narodzie żydowskim, który po dziś dzień oczekuje zejścia Mesjasza, którym według właśnie Tao jest jak większość chrześcijan wierzy Jezus. I 12 rozdział zaczyna się od tego, że Tao kończy swoją wypowiedź i Michel widzi, jak blaknie jej aura. I tymczasem właśnie też widzi, tam czytamy, że deszcz ustał, zaczęło świecić słońce i żadne rozmowy w tym przypadku nie były potrzebne, ponieważ wszyscy pozostali w ciszy, chłonąc właśnie od otaczające piękno przyrody. I wkrótce ich błogi stan został przerwany przez śmiech i radosne głosy dochodzące z zewnątrz, ponieważ pojawiła się Biastra Latoli i Lationiusi lecąc właśnie do nich za pomocą tych urządzeń do latania, czyli tych latiwoków, i powitali ich właśnie serdecznie, wymieniając się pozdrowieniami i Michel choć nie mówił biegle w ich języku telepatycznie przekazywał swoje myśli które były właśnie rozumiane przez innych i wypilił takie jeszcze przyjemnie orzeźwiające napoje które właśnie ich wprowadziły w taki bardzo dobry nastrój, goto nastrój gotowości Michel z podnieceniem oczekiwał właśnie na tą możliwość latania w końcu jak ptak został w nareszcie wyposażony przez takie urządzenie jak litiolak. Litiolak to jest właśnie to, o czym mówiono mu wcześniej, że będzie miał szansę właśnie spełnić swoje marzenie i polecieć sobie tak jak inni mieszkańcy właśnie tej planety. I co ciekawe, powiedziano mu, że ten konkretny litiolak został stworzony specjalnie dla Michela. No i Latoli wyjaśniła zasady działania Tary i litiolaka. Wyjaśniła mu również, że no mimo tego, iż każdy potrafi z nich lewitować, to jednak wymaga to dużego wysiłku i nie jest to Efektywnym środkiem transportu, dlatego ten Litiolak pozwala na znacznie szybsze podróże dzięki neutralizacji siły grawitacji. No i to umożliwia właśnie lot z prędkością nawet 300 km na godzinę. I mimo takiej początkowej niepewności, Michel szybko opanował ich użycie tego całego sprzętu. No i oczywiście był pod opieką Latoli i e, dzięki jej tych takich bardzo cierpliwym i ciepłym instrukcjom e, nauczył się kontrolować ltiolak no i udało mu się właśnie latać w powietrzu jak ptak. Oczywiście towarzyszyła mu całą, w całej tej podróży Latoli, żeby właśnie pilnować jego bezpieczeństwa i w razie czego no e, pokazywałam jakieś tam drobne gesty, żeby on zwrócił uwagę. Coś podobnego, wiecie, jak się Nurkuje i się ma tego swojego przewodnika, to oni tak ze sobą się porozumiewali. No i podczas lotu na wysokości około 200 metrów nad oceanem, Michel zaobserwował piękno przyrody. Odkrył, że poruszanie się tym środkiem transportu tworzy poczucie jedności z otoczeniem, bez wpływu wiatru, a kontrola wysokości i kierunku, no dawała mu po prostu takie poczucie wolności. I po pewnym czasie ta zwróciła jego uwagę na odległą, górzystą wyspę. I wyłaniający się krajobraz wyspy składał się z takich ciemnych, stromo padających skalnych klifów oraz ogromnych, kolorowych drzew, które otaczały szmaragdowe jezioro. I w centrum jeziora górowało monumentalne, złote doko, które tak lśniło majestatycznie w słońcu, że aż zdawało się, że dookoła niego unosiła się taka złota mgła i co ciekawe, te doko nie rzucało żadnego odbicia na wodzie na wodzie tego jeziora. To właśnie bardzo mocno Michela zafascynowało. I podczas podróży do tego złotego doka, bo jak się okazało, właśnie w tamtym kierunku zmierzali, Michel i jego towarzysze lecieli powoli nad wodą, zachwytając się właśnie tym imponującym widokiem, w przeciwieństwie do innych, to to doko nie miało widocznego wejścia. I gdy Tao i Latoli zniknęły wewnątrz tego doko, no Michelowi zaskoczonemu tym, co zobaczył, no wypadł Latilok i za, z pomocą pozostałych udało mu się uniknąć wpadnięcia do wody, no bo no, każdego by to chyba poruszyło. I kiedy już Michel znalazł się w środku, to właśnie wewnątrz tego doko Michel zastał 200 około ludzi unoszących się w powietrzu, wyglądających jak w stanie snu lub medytacji. I nie było tam podłogi, a dolna część tego doko znajdowała się praktycznie właśnie w tej wodzie. I wewnętrzne doko pozwalało na panoramiczny widok na jezioro i teren wokół, co w ogóle już potęgowało niezwykłość unoszących się ciał, właśnie wewnątrz. I gdy on się przyjrzał bliżej, to zauważył, że ciała były. Zróżnicowane pod względem rozmiarów, wyglądu. Widać było, że one mogą pochodzić z różnych planet. Niekoniecznie to, pla to, to są takie ciała typowo ludzkie, ponieważ tam były naprawdę przeróżne istoty. No i ta poinformowała go, że nie były to żywe istoty, ale zwłoki. I niektóre ciała znajdowały się tam już od tysięcy lat, a inne od kilkudziesięciu. I Michel nie był w stanie swobodnie sterować litiolakiem z powodu właśnie szoków, więc tao i latoli pomogły mu poruszać się wśród tych ciał. No i podczas zwiedzania tego złotego doku napotkał różne istoty, w tym mężczyznę o takich delikatnych rysach i złotowej skórze. Oraz kobietę o skórze przypominającej korę drzewa. Każda z nich miała unikalne cechy, które ukazywały różnorodność pochodzącą z różnych planet. Michel był ogólnie zafascynowany ich wyglądem i różnorodnością. I Tao powiedziała, że te ciała pochodzą z różnych planet, a Michel zauważył u jednego z nich właśnie takie ziemskie cechy, co właśnie zwiększyło jego zdumienie i zaciekawienie. Więc się zatrzymali przed ciałem właśnie tego osobnika. No i tak Michel się zaczął przyglądać, bo taki jakiś znajomy się ten wygląd wydał. No Tak widać było, że to jest na pewno mieszkaniec Ziemi. No i Tao zachęciła Michela, żeby on się dokładnie przyjrzał tej twarzy, żeby zwrócił uwagę na jego ręce, na jego nogi, na bok ciała, no i Miszy tak ogląda, ogląda, i nagle patrzy, no są blizny na stopach, są blizny tu na nadgarstkach, i widać takie wyraźne cięcie na boku, mające tak około 20 cm długości. No i się tak zaniepokoił i się pyta Tao, co się przytrafiło temu mężczyźnie. No i Tao wyjaśniła, że ciało należało do Chrystusa, który został ukrzyżowany. I było to takie bezpośrednie odniesienie do rozmowy, którą odbyli tego dnia rano, kiedy Tao mówiła Michelowi właśnie o Chrystusie i o narodzie żydowskim. No i Michel był głęboko zaintrygowany tym niezwykłym odkryciem i wprowadziło go to w stan refleksji nad wcześniejszymi rozmowami z Tao. No, za nie mówił oczywiście i no, reszta przewidziała, jaka będzie reakcja Michela. No, nie dziwili się, więc. E przy, przytrzymali go, żeby nie zemdlał w razie czego, no i pomogli mu sterować później tym litiolakiem, żeby nic mu się nie stało. No, Michel oczywiście próbował dotknąć ciała, no ale został powstrzymany przez Tao, która przypominała mu, że nie nazywa się Tomasz i nie powinien wątpić. I zwróciła także uwagę na to, że tylko siedmiu teorii może utrzymywać te ciała w stanie konserwacji i lewitacji. I choć Michel był zaskoczony i miał wiele pytań, musiał pogodzić się z ograniczeniami dotyczącymi tego, co ogólnie można mu ujawnić, że on nie może wszystkiego wiedzieć. No, i tao poinformowała go, że w doko znajduje się 147 ciał, a każdy z nich pochodzi z różnych planet, gdzie pełniły ważną rolę. Podczas tej wizyty Michel zrozumiał, że każde ciało pochodzi z innego świata, różniącego się warunkami życia. No i to właśnie decyduje o cechach fizycznych jego mieszkańców. Nie znalazł jednak ciała podobnego do arki, co było dla niego pewnym rozczarowaniem. No, i wizytę w tym doko zakończył wychodząc na, na zewnątrz poczuł wtedy taki orzeszczy wiatr, zapach lasu, no i to przyniosło mu ulgę po tym takim przytłaczającym doświadczeniu właśnie w doko. No i wraz z towarzyszami leciał nad górskim lasem, ciesząc się widokiem oceanów, kolorowych krajobrazów, co kontrastowało z tym poprzednim makabrycznym doświadczeniem. Tao musiała zainterweniować, by utrzymać Michelle na właściwym torze, ponieważ ta cała jakby wizyta w tym doko, spojrzenie na Chrystusa przypomniało mu o właśnie Ziemi. I zaczął myśleć o Australii, zaczął myśleć o swoim ogólnie rodzinnym mieście, rodzinnym świecie, no i to go trochę zdekoncentrowało, ale szybko udało mu się znowu jakby wrócić na właściwe tory, zacząć skupiać się na tym, że on leci tym liliolakiem li i że musi się tutaj skupić, no i wtedy właśnie dołączył do swoich towarzyszów, e bo, bo trochę jakby tak z kursu zleciał, no i właśnie mógł się znowu skupić na, podziwia na podziwianiu krajobrazu Tjechowy e, też zwrócić uwagę na przepiękny zachód słońca, na unikalną paletę kolorów, której no, tu na ziemi no, on nie zastanie już jak wróci no, i podczas powrotu na swoją wyspę, Michel spojrzał na gwiazdy na czystym niebie Tichowy, no i wróciła do niego ta nostalgia, ten taki sentyment za naszą planetą, i zaczął się zastanawiać, gdzie tam na niebie, który to z tych kcików to by była planeta Ziemia. No i ta wskazała mu malutką gwiazdeczkę na niebie, która okazała się być Słońcem. Więc, no, jeśli Słońce było malutką gwiazdeczką, no to logicznym było, że Ziemi nie, nie mogliśmy zobaczyć na tym niebie Stiechowy. No i właśnie wtedy Michel tak zdał sobie sprawę, jaki on jest malutki, i jak mała jest Ziemia. w w ogóle, jeśli chodzi o postrzeganie całego wszechświata istnienia. No i to oczywiście te rozmyślenia znowu wróciły na tor tego, że zaczął tęsknić o Australii, jak to będzie, jak wróci do domu, co powie rodzinie. No i ogólnie myślenie o Ziemi, będąc na Tichowie, no wydawało się dla niego takie nierealne i takie dziwne, że jest w raju przychodzą te myśli o tej planecie Ziemia i to aż jest takie nierealne, że ona gdzieś tam jest on jest przecież teraz tutaj i Ziemia wydawała się aż nierealna z, tego, z tej perspektywy i tak kończy się rozdział 12 i teraz przechodzimy do rozdziału 13, który zaczyna się od tego, że Michel siedzi już w swoim domu w Australii, czyli mamy taki jakby przeskok w akcji i pisze właśnie tę książkę, o którą i teraz rozmawiamy, którą wam streszczam. No i Michel tam w, na początku tego 13 rozdziału też podkreśla, że strasznie trudnym to jest dla niego zadaniem pisanie tej książki, ponieważ te wspomnienia, które stara się przywołać, tak jakby nie patrzeć, stały się ulotne, frustrujące. I pomimo tych trudności, w momentach największej irytacji zdarzało się tak, że napływał taki intensywny potok wspomnień, które jakby dyktowały mu słowa. Jakby za jego ramienia, i potrafił dzięki temu nawet kilkanaście dobrych godzin pisać, co często doprowadzało go do takiego fizycznego wyczerpania. Był mocno zagubiony w swoich myślach i wspomnieniach, i często Michel przez to na głos yy, po prostu mówił różne rzeczy, na przykład przywoływał Tao, Latoli czy Lationusi, yy, co właśnie bardzo często przykowało uwagę jego żony, Leny. I, y po prostu ona była bardzo mocno poirytowana zachowaniem Michela, i pewnego razu no, skwitowała, że odkąd wrócił, to gada sam do siebie i ona chciałaby, aby w końcu on zakończył pracę nad tą książką, no i wrócił do rzeczywistości. No i Michel ma takie przemyślenia, że na pewno nie było jej łatwo w ostatnich miesiącach. I wraca do tych wspomnień, kiedy właśnie Lena znalazła go już po powrocie na ziemię, i w dniu powrotu Lena zeszła na dół do salonu. To był ranek i. Zastała Michela leżącego na sofie. On był śmiertelnie blady, oddychał z trudem, strasznie chciało mu się spać i zapytał ją, bo zauważył, że zeszła, czy znalazła jego liścik sprzed kilku dni. No ona powiedziała, że tak i zapytała, gdzie on się podziewał. No on na to powiedział, że musiał się tutaj położyć, żeby jej nie budzić w nocy i obiecuje jej wszystko wyjaśnić pod warunkiem, że najpierw odpocznie, ale w takim wielkim skrócie no był zabrany przez kosmitów na inną planetę. I tak dodam tylko od siebie, że to jest najgorsze, co można komuś powiedzieć. W ogóle wyobrażacie sobie tą sytuację? Bliska osoba znika Wam na kilka dni, Wy tracicie po prostu zmysły, bo nie wiecie, o co chodzi. Zostawia Wam jakiś liścik, że wróci za 10 dni, nie wiadomo, o co chodzi. I gdy wraca, to w ogóle mówi, że porwali ją kosmici, ale nie ma teraz się z Wami rozmawiać, musi pójść się wyspać. I Wy mając po prostu taki fragment informacji, zostajecie... Z pytaniami: Halo, 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 to co tutaj się wydarzyło? To, to, to jest coś w stylu, kiedy właśnie wieczorem napiszecie do kogoś coś takiego w stylu: Muszę ci coś ważnego powiedzieć. Jutro rano. No najgorsze co, co można zrobić, bo ta osoba już ma całą noc nie przespaną, bo sobie myśli: Jezu, co takiego ważnego, to ta samo musi mi powiedzieć, i czego nie mogła teraz mi tego powiedzieć, tylko powiem mi to jutro rano, więc mam, wraż mam wrażenie, że to jest trochę podobne, no, ale Michel tam napisał, że no w sumie Lena e, no nie za bardzo jakby zwróciła uwagę na to, co on tam gadał o tych kosmitach, e, stwierdziła, że dobra, idź. Się połóż i pogadamy, jak wstaniesz. I okazało w ogóle się, że Michel spał 36 godzin, zanim się obudził. No i gdy się obudził, to właśnie Lena nad nim się pochylała, bardzo zatroskana i spytała o imiona osób, które mam rotał podczas snu Michel. I wtedy stwierdził, że dobra, to już jest ten moment, on musi już jej wszystko powiedzieć, ale nie chce mu się powtarzać dwa razy, więc zawołał jeszcze swojego syna, żeby przyszedł. No i opowiadał im, o tym wszystkim przez trzy godziny, a jego relacja była na tyle przekonywująca, że właśnie skłoniła żonę i syna do uwierzenia, że wydarzyło się coś naprawdę poważnego. I mimo to Lena zadaje pytanie od wody, co właśnie wywołuje w Michelu pewne rozczarowanie, ale no nie. No, co on się spodziewał? No, tak, no, wraca na planetę Ziemia i bez dowodu żadnego mówisz że zabrali go kosmici. To normalnym jest, że ludzie chcą jakiś dowód na to, no bo na słowo to każdy może powiedzieć wszystko. Też mnie to trochę się rozbawiło, jak czytałam tę książkę, że Michel był rozczarowany zachowaniem swojej żony, a on dokładnie to samo zrobił, gdy ta mu mówiła o tym, że, e, że nie da mu dowodu, kiedy on ją poprosił o jakiś dowód na to, że tam jest na ich planecie. No, po prostu to było śmieszne, bo tak, tak jest, że czy coś, i jest się rozczarowanym, że ci ludzie nie wierzą. No przecież to dla ciebie była prawda, to co się wydarzyło, więc oczekiwa oczekuje się, że te osoby uwierzą ci na słowo, ale nie można tego oczekiwać od ludzi, bo żyjemy na planecie, gdzie się wymaga dowodów. Uczą nas tego od małego, więc trzeba się nastawić na to, że jak się przeżyje coś prawdziwego, no to trzeba udowodnić to w jakiś sposób, że to się przeżyło, nie mając tych dowodów no Trzeba się na to nastawić, że to tak wygląda. No, Michel nie ma żadnych dowodów na to, no bo przecież nic nie dostał. Jeden, jedyny dowód jego to jest jego relacja. E, Lena mówi: No dobra, no ale to co ja w takim razie powiem innym ludziom, którzy się mnie zapytają, gdzieś ty był te 10 dni? Co powiem im, że ty smici cię zabrali? No i Michel powiedział, że no nie, no absolutnie nie mów w ogóle nic najlepiej do momentu, kiedy nie spiszę tej książki, nic na ten temat nie opowiadaj, e, zbywaj cię ludzi. E, to, totalnie przez ten czas pisania książki, Książki, nic takiego nie może użyć światła dziennego. Dopiero jeśli Michel będzie gotowy przedstawić te dowody, właśnie, które spisze pod postacią książki, to wtedy będzie można już tak mówić formalnie o tym, że faktycznie zabrali go kosmici. No i kiedy książka jest już prawie gotowa do publikacji, to Michel przypomina sobie ostrzeżenia ta o trudnościach, jakie mogą wystąpić przy jej wydaniu. I wtedy przypomina sobie również ten ostatni wieczór na Tichowie i ten moment powrotu statkiem kosmicznym do domu. No i mamy znowu jakby powrót do. Do historii, e, która miała miejsce pod koniec 12 rozdziału, czyli tego ostatniego wieczoru na plaży, ta wskazywała Michelowi na niebo, e, pokazywała, że tam jest ta gwiazda to słońce, e, która właśnie była jakby takim symbolem już powrotu do domu. I wtedy to był moment, kiedy Michel zaczął myśleć o Australii, o domu swoim. Następnego dnia zaproszono go właśnie na statek kosmiczny, i Michel był pewny, że lecą na jakąś inną planetę, no bo e, jakoś nie liczył, ile już tam jest czasu. No jednakże w trakcie lotu Tao wyjaśniła, że jest to już lot powrotny na Ziemię i że bardzo go przeprasza, że w taki sposób to wygląda i nie poinformowano go wcześniej, ale po prostu nie chcieli wywoływać w nim przedwcześnie smutku. No i jeszcze jak wchodził na statek Michel, to widział aury wszystkich załogantów, i tylko że potem widział, że w ogóle te aury są takie przykaszone, też potem poznał, że jest, są te istoty smutne tym, tym całym przedsięwzięciem, bo one też wspominały, że się zżyły z Michelem i te. To nie jest dla nich proste, ale no po prostu tak być musi. Zaczął też dostrzegać, że im dłużej jest na tym statku, im dalej już jest od Ciechowy, to coraz gorzej widzi te aury, i do, doszło do tego momentu, że już całkowicie stracił zdolność i widzenia aury, i rozumienia języków. Więc e, Michel zapytał podczas tej drogi powrotnej, dlaczego istoty Ciechowy w ogóle to są hermafrodytami. I to takie w ogóle dziwne dla mnie jest, że e, to mu przyszło teraz. E, na myśl i Tao też była zdziwiona, że teraz o to pyta, ale w sumie spodziewała się tego pytania prędzej czy później i w sumie się ucieszyła, że w końcu zapytał. No i Tao powiedziała, że życie na ich planecie, na tak rozwiniętej planecie, wymaga, aby wszystko było bardziej doskonałe, no i w tym także ciała fizyczne, które mogą się regenerować i nie umierają. No i ta opisuje, że każde ciało fizyczne posiada osiem innych ciał, na przykład właśnie ciało astralne, co w rezultacie daje dziewięć łącznie tych ciał, z których się właśnie składamy zarówno my, jak i oni. No i te ciała, które w tej dyskusji są istotne, no to fluidyczne i fizjologiczne. No i ciało fluidyczne posiada sześć głównych punktów, zwanych karolas. My na Ziemi to znamy jako czakry, no i u nas to funkcjonuje jako siedem czakr. Czasami mówi się, że osiem, ale to jest wtedy, jeśli uznajemy, że akasza jest taką yy, czakrą. I pierwsza czakra według Tao mieści się pomiędzy oczami, kontroluje umysł ciała fluidycznego, dlatego tam do Teorii Michela, dając mu te specjalne dary, a u podstawy ciała fluidycznego mieści się Muladhara, czyli właśnie znana nam dobrze czakra podstawy, o której też nagrywałam już materiał. I powyżej tej czakry, w kierunku kręgosupa, znajduje się palantinus, My to nazywamy kundalini energią. I ma on formę takiej zwiniętej sprężyny i sięga od, do podstawy kręgosupa. I jedynie wtedy kiedy się go rozluźni, no to on właśnie może jak połączyć jakby tą czakrę z tą czakrą na dole. No i ta tłumaczy, że osiągnięcie pełnej harmonii ciała duchowego i fizycznego właśnie szczególnie Hmm, następuje w momencie takiego aktu miłości fizycznego, no czyli dokładnie wiemy o co chodzi, po prostu spółkować trzeba ze sobą, ale w akcie największej, najszerszej miłości i to wtedy prowadzi do naprawdę wyjątkowej przyjemności i często się mówi, że tacy ludzie, którzy z wielką miłością i pasją do siebie podchodzą w trakcie aktu właśnie tego seksualnego, to hmm, często wypowiadają się, że to było im jak w niebie czy coś takiego Czyli taki stan ekstazy, takiej wyjątkowej przyjemności osiągają, i to nie jest przypadek, ponieważ właśnie te ciało fluidyczne i jego energia, one mogą pozytywnie oddziaływać jedynie na fizyczne doznania, jeśli partnerzy są ze sobą właśnie duchowo złączeni i w trakcie tego aktu fizycznego oni się łączą na poziomie tej. Energii, duchowości. No i właśnie ta wyjaśnia, że ich ciała, będąc jednocześnie męskimi i żeńskimi, pozwalają im na osiąganie różnorodnych doznań, co daje im szeroki zakres przyjemności i utrzymuje ciało fluidyczne w doskonałej formie. My, żeby poczuć chociaż fragment tej przyjemności no to musimy się złączyć jakby z partnerem właśnie przeciwnej płci że to według tao nie działa na te same płcie tylko to musi być przeciwna płeć wtedy dopiero ta energia kundalini może się e, jakby wyprostować i spowodować tak yy, przyjemne doznania i dodatkowo Michel dowiaduje się, że właśnie te istoty stichowe no preferują kobiecą urodę dlatego, że twarze kobiece są bardziej atrakcyjne. I w tym momencie właśnie zaczął Michel pytać o yy, jej zdanie na temat homoseksualizmu. I słuchajcie, to co mówiła ta wcześniej i yy, Końcówkę, co ona powie na ten temat, ja jeszcze kumam, ale jednej rzeczy nie rozumiem. Nie podoba mi się bardzo to, co Tao powiedziała, że yy, yy, o co chodzi z homoseksualizmem, i uważam, że to jest bardzo szkodliwa treść, yy, i będę jeszcze o tym mówiła na końcu w podsumowaniu. No bo Tao mówi coś takiego, że osoby homoseksualne są neurotykami i że powinni chodzić na terapię. I dla mnie to jest niedopuszczalne, że coś takiego padło, dlatego że znamy z historii ludzkości, jak się podchodziło do tematu homoseksualizmu, że leczono elektrowstrząsami, że leczono farmakologicznie, że w, w ogóle w skrajnych przypadkach robiono lobotomię. Więc jeśli znowu będziemy podkreślać, że to jest y, związane z układem nerwowym i że to je, jest taka osoba neurotykiem i trzeba terapią leczyć, to wrócimy do tego, co było kiedyś. No to jest dla mnie niedopuszczalne, bo już teraz wiadomo, że to nie jest kwestia tego, że ktoś y, nagle sobie stwierdza. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, wykazywały zainteresowanie tą samą płcią już, jak byli dziećmi. Czyli oni wiedzieli już najczęściej w podstawówce, w okolicach siódmego roku życia, że płeć te, te, ta sama płeć ich bardziej interesuje niż odmienna. Więc ja totalnie nie rozumiem tego i dla mnie to jest obrzydliwe i nie zgadzam się z tym. No. Ale tak było w książce napisane, więc przytaczam to, co powiedziała Tao, czyli że powinno się to leczyć na terapii. I Tao jeszcze powiedziała, że twórca stworzył osobniki męskie i żeńskie we wszystkich gatunkach. No ja tylko chcę wtrącić, że to nie jest prawda, bo nawet na ziemi mamy hermafrodyty, czyli na przykład ślimaki, drzewnice, w roślinach mamy tulipany, więc nie zgadzam się też z tym. I ona twierdzi, że natura wszystkie żywe istoty wyposażyła w możliwość rozmnażania się, a człowiek dostał właśnie takie dodatki, jak to odczuwanie przyjemności, Właśnie z tego aktu, i to ma właśnie na celu wyzwolenie tej energii Palatinusa, e, czyli właśnie kundalini. No i e, ludzie w przeciwieństwie do zwierząt mają te dziewięć boskich ciał, a nie trzy, jak inne istoty żywe, i że trzeba po prostu o nie dbać i to, tą energetykę wspierać, i jedynie jesteście w stanie to robić, jeśli się z płcią przeciwną łączymy. I to jest właśnie. To, to wytłumaczenie dla mnie byłoby jeszcze okej, okay, znośne i to właśnie, właśnie to na podstawie tej energetyki, ale wrzucanie w to terapię dla mnie jest szkodliwe, obrzydliwe i strasznie mi zalatuje katolicyzmem, co z ambony się krzyczy o osobach tej samej orientacji seksualnej i strasznie mi się to nie podoba. Później jeszcze Michel dołożył oliwy do ognia i zapytał o aborcję, no i Tao się do niego pyta, czy aborcja jest naturalna, Michel mówi, że nie. Oni potem przechodzą nagle do takich totalnie innych tematów. Tao mówi, że od 40 lat ludzie intensyfikują zanieczyszczenia środowiska, że szczególnie po wynalezieniu maszyny parowej i silnika spalinowego, że sytuacja jest ogólnie krytyczna, ludzkość ma niewiele czasu, by zareagować, zanim zanieczyszczenie stanie się nieodwracalne. Jedynym z głównych szkodliwych czynników jest silnik benzynowy, który mógłby zostać zastąpiony przez bardziej ekologiczny silnik wodorowy, chociaż technologia ta, jest dostępna, jej wdrożenie jest blokowane przez wielkie korporacje naftowe i rządy, które obawiają się utraty dochodów. No, ogólnie tutaj, właśnie Tao mówi, że to wszystko wina tych globalnych struktur finansowych i politycznych, że one przeciwdziałają zmianom, których ludzie potrzebują i w tym wynikającym z tego chaosie kartelom udaje się kontrolować masy przez kampanie reklamowe i politykę, a ludzie wciąż są manipulowani, jak stado owiec prowadzone na rzeźni. No i osoby, które ogólnie próbowały cokolwiek zmieniać, na najlepsze, to były eliminowane. Jednakże no, z drugiej strony rośnie ta siła ruchów ekologicznych, prowadzących przez młodych ludzi, którzy inspirują innych do walki z zanieczyszczeniem. No i Ogólnie no przekaz Tao jest jasny, no trzeba się zjednoczyć, bo bez zjednoczenia i działania w obronie środowiska no ludziom grozi katastrofa planetarna i dlatego powinniśmy tworzyć więcej globalnych organizacji, które działają na rzecz całej planety i ludzi bez względu na lokalizację swojego położenia i oprócz tego kolejnym sporym zagrożeniem, o którym mówi wielki Taora to jest hałas, ponieważ wytrąca z równowagi nasze elektrony i rozstraja nasze zachowanie w ciele fizycznym, no i to wygląda tak, że ciało astralne składa się z miliardów elektronów, które przybierają dokładnie nasz fizyczny kształt. Każdy z tych elektronów ma pamięć i każdy zdolny jest przechowywać ogromne ilości informacji. Informacja przechowywana w ciele astralnym jest niezwykle skondensowana. Ciało astralne przekazuje i odbiera informacje od wyższej jaźni za pomocą elektronów i subtelnych impulsów elektrycznych właśnie w naszym mózgu. No i ciało astralne, będące delikatnym narzędziem, przesyła pilne wiadomości do wyższej jaźni, zwłaszcza podczas naszego snu. No, i ci, którzy poprzez zaawansowane ćwiczenia oddzielają ciało astralne od ciała fizycznego, mogą zobaczyć jasną, srebrno-niebieską nić łączącą oba ciała, co jest efektem działania elektronów w ciele astralnym. Tutaj chodzi właśnie o te doświadczenia OBE, czyli wyjście z ciała. Więc jeśli ym, chodzi o zagrożenia płynące z hałasu, no to hałas bezpośrednio wpływa na te nasze elektrony w ciele astralnym, wywołując zakłócenia. Podobnie jak w przypadku ekranów radiowych i telewizyjnych. Jeśli podczas oglądania telewizji zauważysz białe punkty. Świadczy to o małym jakimś zakłóceniu. Z kolei, jeżeli ktoś używa elektrycznego urządzenia w pobliżu, to zakłócenia te mogą być na tyle duże, że ten obraz się cały zniekształca. I podobnie rzecz ma się z ciałem astralnym, które nie jest w stanie dostrzegać tych zakłóceń, co jest poważnym problemem, gdyż hałas negatywnie wpływa na elektrony. Mimo to ludzie często bagatelizują ten problem, twierdząc, że się do tego przyzwyczaili. No i cóż, no, mózg adaptuje się, a psychika rozwija mechanizmy obronne, podczas gdy ciało astralne jest podatne na inwazję zakłóceń, co może skutkować zagrożeniem dla wyższej jaźni. No i dźwięki, które docierają do naszych uszu, one mają ogromne znaczenie. Jeden utwór muzyczny może wprowadzić w stan euforii, podczas gdy inny może nie wywrzeć na nas żadnego wpływu. Nawet jeśli jest piękny i aby to zobrazować możesz przeprowadzić eksperyment grając ulubiony utwór muzyczny na maksymalnej głośności. Nieprzyjemne doznania z błon mękowych będą niczym w porównaniu do wewnętrznych odczuć. Choć wielu ludzi uważa hałas za taki no, nieistotny problem, to dźwięk silnika motocykla działa bardziej destrukcyjnie na ciało astralne niż same spaliny, które mogą tylko podrażnić gardło i płuca. Hałas ma zatem znaczny wpływ na stan ciała astralnego. No i w dalszej rozmowie Tao wyjaśnia Michelowi, że choć wiele osób na Ziemi twierdzi, że widzi duchy, to w rzeczywistości dostrzegają oni tylko 19% elektronów, które odłączają się od ciała fizycznego 3 dni po jego śmierci i elektrony te mogą przyjmować kształt ciała, a niektóre wracają, by straszyć w miejscach, które znają. No i Michelle pyta, czy Tao potrafi widzieć przyszłość. Ona przyznaje, że mogła przeanalizować jego dotychczasowe życie aż do jego śmierci, jednak nie zamierza mu powiedzieć, kiedy to nastąpi, ponieważ ludzie nie powinni znać daty swojej śmierci. No i Tao również tłumaczy, że Znajomość własnego losu, to błąd, że ludzie nie powinni wierzyć we wpływy gwiazd, astrologię, że mogą się mylić do pewnych kwestii. No, nie odpowiada też na pytanie Michela dotyczące zodiaku, lecz się uśmiecha. No i taki ogólnie ten wspólny powrót do domu odbywa się bez większych przeszkód. No, Michel oczywiście tam jeszcze ostat, ostatnie chwile podziwia ten krajobraz za okna. No i kiedy pyta Tao, czy znów. Przejdzie przez świat równoległy, ona potwierdza, że tak, stwierdzając, że będzie to najlepszy sposób na, uniknie, na uniknięcie reakcji świadków. No i ostatecznie Michel wraca do swojego ogrodu dokładnie 9 dni po opuszczeniu go w środku nocy. No i następuje koniec książki. No i, kochani, powiem tak, żeby zbędnie nie przedłużać, tylko się napiję. Jest w niej parę ważnych kwestii, z którymi absolutnie się zgadzam. Na przykład, żeby dbać o naszą planetę, że istnieje coś takiego jak reinkarnacja, że odwiedzają nas istoty z innych planet, że aktualnie religia jest zepsuta, że na świecie liczy się jedynie materializm i to nas właśnie zgubi. Nawet historia Mojżesza i Jezusa jest dla mnie bardzo przekonująca, byłabym w stanie w to uwierzyć. Nie mam, nie mam potrzeby polemizowania. Jest dla mnie okej, okay. może to być prawda. Nie, jakoś nie mam potrzeby ani tego negowania, ani udowadniania, czy tak było, czy nie. Jeśli to jest prawda, to spoko. Jako, nie, nie mam jakichś takich większych, wiecie, głębszych emocji związanych z tymi postaciami. Natomiast w niektórych kwestiach no nie ma mojej zgody. Są fragmenty, szczególnie z ostatniego rozdziału, które totalnie powodują, że e, łączy mi się turbo to z naukami Kościoła Katolickiego, no, który z drugiej, z drugiej strony w książce jest mocno negowany i ja nie umiem tego zrozumieć, bo naprawdę niektóre kwestie, one się tak mocno łączą. W ogóle skupiamy się w tej książce strasznie mocno na tym, o co chodzi w chrześcijaństwie, a... Tao mówi, że najbliżej jest buddyzm, tak? Że buddyzm jest najbliżej prawdy. To czemu nie omawiała buddyzmu, tylko się skupiła na chrześcijańskiej katolicyzmie? Mam takie swoje przemyślenia, że też na przykład dużo rzeczy mówi Michel, takich, które mogły być prawdą na tamten moment jego czasu, w których żył. No bo on mówił na przykład o tym homoseksualizmie. Ja nie wiem, czy w latach 80. czy 70. jeszcze były takie terapie, ale to tak mi po prostu zalatuje, jakby on miał taką aktualną wiedzę na ten temat i stwierdził, że to trzeba napisać, bo tak jest. No A tak nie jest, wiemy, że już tak nie jest. Tak samo o tych, że silniki benzynowe największe zanieczyszczenie czyszczenie generują. Wiemy aktualnie, że tak już nie jest, że tu właśnie chodzi o metan, a metan jest wytwarzany głównie przez bydło, zwierzęta produkują sporo metanu i to jest główny powód np. właśnie ocieplenia klimatu i tych wszystkich zmian klimatycznych i dużym problemem dla naszej Ziemi. Oglądałam ostatnio dokument, że już doskonale o tym wiadome było, nawet chyba w latach 70., ale to nie przychodziło do mainstreamu, tak? Czyli ludzie tacy zwykli nie mieli tej wiedzy, tylko ci, co się specjalizowali, co jakby dla nich to było ważne ze względu na ich zawód, ich pracę, a taki zwykły szary człowiek no nie miał tej wiedzy. Więc no nie zgadzam się z tym. I mam takie przemyślenia trochę momentami, czytając tę książkę, że może faktycznie fakty, mu go zabrali te istoty. Mogło tak być. Ale wydaje mi się, że niektóre rzeczy są po prostu troszkę ym, nie chcę powiedzieć, że nazmyślane, ale że wiecie, jeżeli coś doświadczymy, nawet to po jakimś czasie nasz mózg Wprowadza w to jakieś zmiany. Coś tu sobie dopowie, coś nie. To jest coś na zasadzie, jak idziecie nocą i coś się poruszy w krzakach. Wasz umysł już będzie po prostu e, wymyślał, co tam mogło być w tych krzakach i prawdopodobnie wam e, coś tam. E, podpowiedź, co tam jest, a może to po prostu był zwykły wiatr, nie? Więc wydaje mi się, że na takiej zasadzie mogło to trochę być, że właśnie Michel em, troszeczkę dopo dopowiadał sobie to, co już wiedział na dany moment, no bo dlaczego się też skupiamy tak na tym katolicyzmie? Przecież buddyzm jest najbliżej, no to czemu nie rozmawialiśmy na temat buddyzmu, żeby ludziom przybliżyć bardziej to? Skoro buddyzm jest najbliżej prawdy, no to czemu nie, nie mówiliśmy o tym? Tylko się skupialiśmy na historii Jezusa, może? i to w ogóle kumam, że mogło to mieć y, wpływ taki, że my tutaj żyjemy, większość ludzi jednak jest chrześcijanami. Y, w, rzeczywiście, że on miał taki jakby może cel, żeby trafić do chrześcijan, żeby zmienić ich trochę światopogląd. Ale niemniej uważam, że no nawet buddyści by nie powiedzieli czegoś takiego, że homoseksualizm y, wymaga terapii. No, nie mogę w to jakoś uwierzyć, że ktoś tak może powiedzieć. Dla mnie to jest obrzydliwe pod tym względem, że znam Naprawdę masę takich ludzi, i nie byłabym w stanie im czegoś takiego powiedzieć. I jeśli oglądają mnie ludzie, którzy są innej orientacji seksualnej, no to dajcie mi znać, może wy, co wy sądzicie na ten temat. No, dla mnie to jest oburzające. To jest właśnie to, że jest jedna słuszna prawda, i, i tak ma być, końc. Kropka. Jeszcze jak rozmowa na temat energetyki mnie przekonuje, no to nie przekonuje mnie kompletnie, że to jest kwestia terapii. No, no nie. Jakoś to na mnie nie działa. No, szkoda gadać, po prostu. Mnie to strasznie zirytowało, bo to jest dla mnie cofnięcie się do czasów, kiedy wiedza była mniejsza, bo ktoś bazował na takiej wiedzy. Oczywiście jest wiele rzeczy, które są fantastyczne w książce, ale jest też wiele, których ja po prostu nie jestem w stanie nie jestem w nie w uwierzyć. Dlatego ja traktuję tę książkę jako. Coś, co może otworzyć na perspektywę innych światów, innych cywilizacji, na to, że prawda może być naprawdę hmm, relatywna, tak naprawdę. I to nie znaczy, że jeśli Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją, to to są dwie różne prawdy, tylko to jest ta sama prawda widzona z innej perspektywy. Więc hmm, pod tym względem książka myślę, że jest warta przeczytania, po prostu, ale. Nie, nie jestem tym typem osoby, która wam powie, że każde słowo w tej książce jest prawdą. Nie uważam tak, ale uważam, że jest książka na pewno warta przeczytania, wyciągnięcia własnych y, jakichś y, przemyśleń z niej y, i trzymania się tego, co z wami rezonuje. Jeśli coś z Wami nie rezonuje, to to jest naj właśnie najprawdziwsza prawda dla Was. To już wtedy Wam to pokazuje, że jeśli czytacie coś i to Wam nie pasuje, to nie łamcie się i nie dopasowujcie się do tego, co mówi ktoś inny, tylko twórzcie swoją własną rzeczywistość. Cześć, tu Malwa z przyszłości. Słuchajcie, nie nagrałam jednej ważnej rzeczy, którą chciałam Wam powiedzieć odnośnie właśnie misji. zbyzerkam teraz w skrypt, bo już na koniec w tych podsumowaniach w ogóle nie patrzyłam w swój skrypt, który napisałam. A tam miałam ważne kwestie, dwie takie kwestie. O tym nie powiedziałam, bo mówiłam wam o tym, że e, może być tak, że e, Michel właśnie poleciał na tą planetę, ale niektóre kwestie, które on tam poruszał, to były kwestie troszkę m, jakby jego mózgiem e, pozmieniane, w sensie umysłu. Mógł coś tam y, wpuścić. Natomiast kolejna kwestia to jest taka, że skąd mamy pewność, że wszystko co widział Michel to nie było iluzją? W sensie może być tak, że go zabrali tylko na statek kosmiczny i tak tworzyli iluzję, że on myślał, że to się dzieje naprawdę. Nawet stworzyli wyobrażenie, właśnie nie wiem, bólu na ciele, czy jakiś blizn, czy czegokolwiek, bo mamy przecież informacje o tych znakach na ludziach, które się dzieją, i wiemy, że te znaki na ciele one się nie dzieją w sensie nie niszczą tej wierzchniej warstwy, tylko one są jakby pod naskórkiem. Więc jak się lupom spojrzy, to one nie przerywają ciągłości skóry, więc no skąd mamy pewność, czy to nie była iluzja, tak? Nie możemy za bardzo wiedzieć, albo czy niektóre fragmenty były prawdziwe, a na przykład połowa innych były iluzją, były czymś, co się naprawdę nie działo, tylko to było stworzone dla Michela. Też wiemy z wielu, no licznych przekazów innych kontaktowców, a nawet. Kontaktowiec, co mi się kojarzy, jakby o taka osoba miała jakieś pozytywne e, wspomnienie, ale no wiemy też e, o różnych przypadkach, gdzie te iluzje nie były takie fajne tworzone. Ja Wam o tym już um, opowiadałam w jakimś innym materiale, nie pamiętam o czym to było, chyba o, o kosmitach. I, i, nie pamiętam. W każdym razie wiemy, że mogą to nie być przyjemne iluzje, więc mm, kolejna mi się nasuwa taka myśl. Która jakby mnie skierowała w kierunku ruchu Realianów. Nie wiem, czy wiecie o co jest? Realianów, przepraszam, to jest taki ruch, który właśnie twierdził o tym, że są bogowie, którzy to są Elohimowie i oni właśnie odwiedzają naszą planetę Ziemia. I to mi się bardzo łączy z tym, co mówiła Lancerta, właśnie ta rzekoma reptilianka, bo ona mówiła o tym, że to byli właśnie Elohimowie dawno temu przylatywali tutaj i to oni są opisywani w Biblii. I też mi się po prostu łączy to trochę z tym, dlatego że ogólnie przeczytam wam teraz fragment z Gazety Wprost 2023 roku dotyczącego właśnie ruchu real Realianów. Tam jest napisane tak, cytuję. Jesteśmy tymi, którzy stworzyli życie na ziemi. Pomyliliście nas z bogami, bo to my byliśmy u źródeł waszych głównych religii. Teraz, skoro dojrzeliście na tyle, by to zrozumieć, chcielibyśmy wejść w oficjalny kontakt z wami poprzez ambasadę. I tak 13 grudnia 1973 roku do Claude'a Warilhona, dotychczas dziennikarza sportowego przemówił kosmita o zielonej skórze i czarnych włosach, czyli przedstawiciel. Elohim. Worilhon stał się wówczas prorokiem Raelem i w w 1976 roku Elohimowie znowu odwiedzili Raela, zabrali go na swoją planetę, gdzie rozmawiał z Jahwe, Buddą, Mojżeszem, Jezusem i Mahometem. Od tego czasu Rael realizuje misję uszczęśliwienia wszystkich Ziemian. I w 84 krajach jest dziś około 60 tysięcy Raelian. A w 2025 roku ma przybyć kosmiczna delegacja Elohimów na naszą planetę. I słuchajcie, skoro on widział się z Jezusem, Bożeszem, Buddą na planecie. Elohimów, no to Michel Ponoć też widział Jezusa na planecie Jehowy. To, to co? To jest kilka różnych ciał na różnych planetach? Czy po prostu Elohimowie to są ci sami, co ludzie z Jehowy, tylko pod różnymi nazwami? Bo w ogóle zauważcie, że jak było w Biblii wyjście narodu Mojżesza właśnie żydowskiego z ziemi egipskiej, to oni się modlili do Elohima. Ogólnie Elohim oznacza liczbę mnogą i to są bogowie. I tutaj jest też połączenie, że Elohimowie to są Anunacy, bo właśnie to oznacza bogowie, niektórzy to tłumaczą jako, bogowie, jako istoty przychodzące z nieba, no... A wiemy właśnie, że Anunacy no, byli jakby takimi pierwszymi bogami, których gdziekolwiek w ogóle historia jest w stanie zarejestrować. No i też wiemy, że oni nie byli wcale tacy dobrzy. To by to tłumaczyło, dlaczego Stary Testament jest taki negatywny. Jest też inna taka teoria, też kiedyś Wam o tym wspominałam, że może Elohimowie to jest zupełnie inna rasa, która przybywała w tym samym czasie, co wtedy ludzie z Jehowy. Dlatego w Biblii mamy Jehowa albo mamy Elohim. I Elohim głównie jest powtarzany w Starym Testamencie, e, już po prostu później o Bogu Jezusie się mówi w Nowym Testamencie, i to może są dwie różne rasy, które przybywały i się ludziom mieszały, chociaż, no, biorąc pod uwagę te różne rzeczy, to jakoś mi się to bardziej łączy, że to może być to samo, po prostu ta sama rasa. I no, niekoniecznie, wiecie, może być taka dobra dla nas w sensie takim, że Dobro jest również czymś relatywnym. W sensie dla jednej osoby dobrym może być, nie wiem, jedzenie, picie kawy rano, że to dobrze robi, a inna osoba po piciu kawy rano będzie miała jakieś problemy. Więc nie. No, tak wiecie, to bardzo bagatelizuje i tak ym, ściągam na Ziemię, ale bo chodzi mi o to, że z naszego punktu ziemskiego wiele rzeczy, które się dzieją na wyższych poziomach, nie jest do, do zrozumienia. Ludzie nie rozumieją, dlaczego na przykład muszą przechodzić różne krzywdy, dlaczego ich różne złe rzeczy dotykają. Nie są w stanie tego zrozumieć, nawet jeśli im się to mówi, że to jest z tego i z tego powodu, to oni i tak dalej podważają ten sens. Nawet jeśli są osobami wierzącymi. W Boga, to dalej pytają, Boże czemuś ty mnie to uczynił, tak? E, natomiast e, z tych wyższych płaszczyzn to jest na przykład dobre? Nie? Na przykład dobre jest to, że y, nie będzie ginęły miliony ludzi, zginie jedna osoba i to jest ok, tak? A my mamy aktualnie takie rozważania, że nawet jedna osoba nie powinna ginąć, więc jeżeli nie masz na szali 60 osób, które może zginąć, a jedną osobę, no to trzeba tak myśleć, żeby tą jedną osobę też uratować. W tych wyższych poziomach może być tak, że 60 osób jest ważniejsze niż ta jedna, tak? Albo w ogóle nawet machnijmy ręką, wszystkich zniszczmy, bo planeta jest ważniejsza, nie? Dla Pokoleń dla jakiegoś celu wyższego, więc my możemy wielu rzeczy nie rozumieć. Może teraz odjechałam mocno z tym, co mówię, ale chciałam to dopowiedzieć, bo o tym zapomniałam, ale myślę, że to jest też taki ważny punkt. W sensie to nie, może nie być kompletnie prawda, to, co mówię, ale myślę, że istotne do um, przedstawienia jakiejś perspektywy osobom, które na przykład nie miały tej wiedzy wcześniej. Więc już wróćmy do głównego materiału. Was zostawiam, bardzo jestem ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Już teraz, jeśli macie ogląd na całą książkę, przypomnieliście sobie całą treść, co Wy myślicie o tej książce? Czy Wy też, tak jak ja, uważacie, że Historia ogólnie z tym, że on został zabrany, jest prawdziwa, ale że mogły się tam wkraść jakieś już błędy poznawcze, jakieś um, za zawirowania też pod względem tego, że pamięć nie ta, bo on sam podkreślał, że z pamięcią miał problem, że czasem przychodziła ta, do niego taka inwencja, że i pisał wtedy to, prawdopodobnie to ta, połączyła się z nim telepatycznie, ale też pamiętajmy, że książka powstawała 3 lata, że były problemy z przekładami, mimo tego, że dr Hałko się zapiera, że tłumaczenie polskie najbliżej oryginału, to miejmy to na uwadze, że nie było nas przy tym, pisaniu tego, tworzeniu tego. Nie było nas tam i yy, Trzeba mieć zawsze jakieś... Nie brać tak wszystkiego na 100%. Po prostu trzeba mieć to własne przemyślenie. Jeśli pod tym wyciągniecie wniosek, że Wy w to wierzycie na 100%, okej, okay, macie prawo. Ja się z Wami nie będę kłócić. Ale polecam bardzo mocno to wszystko zawsze przez grube sito przerzucać i na podstawie tego dopiero wyciągać wniosek, czy wierzycie w coś w 100% czy też nie. Napiszcie mi w komentarzu, co wy myślicie. Ja Wam dziękuję bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo mocno moim patronom za to, że jesteście, mnie wspieracie. E, dziękuję za to, że. E... Komentujecie też moje posty, że dajecie subskrypcję, że łapki w górę. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś chce zostać moim patronem, mieć dodatkowe materiały, mieć szybciej treści, to wystarczy wejść w kanał mój i kliknąć wesprzyj. Tylko chyba to nie działa z telefonów komórkowych, trzeba wejść na laptopa czy tam komputer. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, cześć.